Polskie listy katolickie w Gileczce. Szczęść Boże na cały dzień. Zakaż Państwa. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Wydarzenie zesłanie Ducha Świętego z Pana 50. Przełamuje w sercach uczniów tę postawę miłości. Prawda Chrystusowego zmartwychwstania przenika ich umysły i całą wolę. Zaprawdę strumienie wody żywej popłynęły z ich wnętrza, jak to obrazowo kiedyś wyraził sam Chrystus, mówiąc o Duchu Świętym. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekali, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Ubrzakłaś, modliła się Teresa ze Żmina z parafii Świętego Marcina. Ubrzakłaś Pani Teresa. Tajemnica czwarta, niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Maryja wstępuje jako odróżnica Ducha Świętego w dom najwyższych przeznaczeń człowieka. W przybytku Trójcy Przenajświętszej jest jej wieczyste mieszkanie. Tu zaś na ziemi błogosławioną nazywają ją wszystkie pokolenia. Wielkie imię Twoje, Twój Spirit, Twoje, Twój Wola, Twoja,
niebu, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Szanowna Księżyna, Pana z Tobą, błogosławiona między niebiosami, błogosławiona Tobą, Tobą, Jego Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Szanowna Maryjo, Pana z Tobą, błogosławiona między niebiosami, błogosławiony owoc chrzciwota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Szanowna Maryjo, Pana z Tobą, błogosławiony między niebiosami, błogosławiony owoc chrzciwota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Szanowna Maryjo, Pana z Tobą, błogosławiony między niebiosami, błogosławiony owoc chrzciwota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Szanowna Maryjo, Pana z Tobą, błogosławiony między niebiosami, błogosławiony owoc chrzciwota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Szanowna Maryjo, Pana z Tobą, błogosławiony między niebiosami, błogosławiony owoc chrzciwota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Szanowna Maryjo, Pana z Tobą, błogosławiony między niebiosami, błogosławiony owoc chrzciwota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Szanowna Maryjo, Pana z Tobą, błogosławiona między niebiosami, błogosławiony owoc chrzciwota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Szanowna Maryjo, Pana z Tobą, błogosławiona między niebiosami, błogosławiony owoc chrzciwota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Szanowna Maryjo, Pana z Tobą, błogosławiona między niebiosami, błogosławiony owoc chrzciwota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Dobrze, że w tym modlitwie modliwa się Danuta. Felica Pięta, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny nad Królową Nieba i Ziemi. Maryja, doznając upokój Syna uwielbienia w niebie, przekroczyła już próg pomiędzy wiarą a widzeniem twarzą w twarz. Równocześnie jednak w tym eschatologicznym spełnieniu Maryja nie przestaje być gwiazdą przewodnią dla tych wszystkich, którzy pielgrzymują przez wiarę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Amen.
Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Za Ojca Świętego Franciszka, za wszystkie te, co powstały w Radio Maryi i Telewizji Trwam, pod Twoją obroną uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. U Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bogu niech będę dzięki, Piotr Westerbergu Szczecińskiego, z Panem Bogiem i Maryją. Niech zapłać Panu Piotrze. Przez wstawiennictwo świętego Józefa módlmy się teraz o jedność, solidarność i mądrość wszystkich Polaków. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłuch nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło Patriarchy, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońca Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło Cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku Ubóstwa,
módl się za nami. Wzorze pracujący, módl się za nami. Każdego życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dzieli, módl się za nami. Podpora rodzin, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwy, módl się za nami. Nadziejo chorych, módl się za nami. Patronie umierający, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmił się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módl się. Boże, Ty w niewykładowej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszamy na zakład i na udział w tej modlitwie. Zapraszam wszystkich słuchaczy Radia Maryja do wysłuchania serwisu informacyjnego przygotowanego przez Karolinę i Piotra. Prezydent Polski Andrzej Duda wziął udział w Kielcach w głównych obchodach 70. rocznicy pogromu Żydów. Prezydent złożył kwiaty przed tablicą pamiątkową przy kamienicy na ulicy Planty 7, gdzie doszło do tragedii. W krótkim przemówieniu prezydent podkreślił, że w wolnej Polsce nie ma miejsca m.in. na antysemityzm. Polska jest państwem wolności, wzajemnego szacunku, państwem dobrego współżycia wszystkich jej obywateli, niezależnie od narodowości, wyznania i języka, powiedział. I poglądu. Prezydent Polski Andrzej Duda podkreślał, że w czasie II wojny światowej setki tysięcy Polaków pomagało Żydom.
Zaapelował, aby dbać o to, co było ważne i piękne, ale także o to, co trudne, by budować jak najlepsze relacje współżycia w przyjaźni. Prezydent podkreślił, że to władze państwowe, wojsko, milicja, Urząd Bezpieczeństwa Publicznego zachowały się tamtego dnia, 4 lipca 1946 roku, w zdumiewający, często bestialski sposób. Pogrom kielecki, w którym uczestniczył wzburzony tłum, spowodowała plotka o uwięzieniu przez Żydów chrześcijańskiego chłopca i dokonaniu na nim rytualnego mordu. Z rąk cywilnych mieszkańców miasta, milicjantów i żołnierzy zginęło wówczas 37 osób narodowości żydowskiej i troje Polaków. Od dziś, w związku ze szczytem NATO oraz Światowymi Dniami Młodzieży w Polsce, obowiązują nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Chodzi m.in. o przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych. Obejmą one granice lądowe, a także porty i lotniska. Polska wstrzymała także działanie umowy o ruchu przygranicznym z obwodem kaliningradzkim oraz Ukrainą. Ponadto od północy z 6 na 7 dzień lipca do północy z 10 na 11 dzień lipca będą obowiązywać ograniczenia lotów dla małego lotnictwa. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak podkreślił, że przywrócenie kontroli jest normalną procedurą w przypadku ważnych międzynarodowych wydarzeń i nie będzie powodowało utrudnień. Granice naszego kraju są strzeżone w sposób profesjonalny przez Straż Graniczną. Przywrócenie kontroli na granicach w ramach strefy Schengen jest działaniem standardowym, że nie będzie problemu z przekraczaniem granicy, dlatego że służby polskie są profesjonalne, są w stanie w ciągu kilku sekund sprawdzić tożsamość osoby przekraczającej granicę, że te sprawdzania będą dokonywane na zasadzie oceny ryzyka, więc nie każdy będzie sprawdzany, kto przekracza granicę, ale będą to kontrole, które mają charakter doraźny. Polacy wyjeżdżający na urlop powinni pamiętać, aby zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport, który potwierdzi ich dane oraz obywatelstwo. Kontrole na granicach potrwają do 2 sierpnia. Platforma Obywatelska zgłosiła postulat zapisania w Konstytucji możliwości odwołania prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Opozycja zaproponowała tzw. impeachment podczas sobotniej konwencji programowej partii. Jest to procedura służąca odpowiedzialności konstytucyjnej szefa państwa, umożliwiająca usunięcie go z urzędu. Szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna wskazał, że propozycja to efekt działalności obecnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Propozycje zgłoszone obecnie przez PO są bardziej ukłonem w stronę zwolenników ugrupowania niż realnymi rozwiązaniami, ocenia dr Agnieszka Łukasik-Turecka z KUL-u. To są propozycje oferowane w czasie, gdy Platforma Obywatelska, czy poszczególni jej działacze zdają sobie doskonale sprawę z tego, że są w opozycji, a zatem bez głosów Prawa i Sprawiedliwości nie mają szans na wprowadzenie jakichkolwiek zmian w Konstytucji. Stąd też tego typu propozycje odbieram bardziej jako pewien ukłon w stronę zwolenników ugrupowania, sympatyków, aniżeli rzeczywiście jakieś konkretne propozycje czy rozwiązania. Do postulatu Platformy Obywatelskiej odniósł się Marek Magierowski, dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta. Wskazał on, że prezydent Andrzej Duda nie przestraszył się zapowiedzi polityków PO. Ocenił, że jest to oznaka bardzo głębokiej politycznej niedojrzałości. Bezrobocie w Hiszpanii jest najniższe od 2009 roku. O 124 349 osób spadła w Hiszpanii liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotni w czerwcu, na początku sezonu turystycznego. Bez pracy pozostaje około 3 milionów 770 tysięcy ludzi. Agencja EFE przypomina, że tradycyjnie czerwiec jest dobrym miesiącem dla zatrudnienia, na co wpływ ma turystyka, jedno z głównych źródeł dochodów dla hiszpańskiej gospodarki. Turystyka stanowi 11% hiszpańskiego PKB. Dane Ministerstwa Zatrudnienia i Ubezpieczeń Społecznych dotyczą tylko oficjalnie zarejestrowanych bezrobotnych. Resort nie podaje wskaźnika bezrobocia, który według Państwowego Instytutu Statystyki wynosił w pierwszym kwartale 21%. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz, a na północy i północnym wschodzie miejscami także burze.
Tylko na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Temperatura od 19 stopni na wybrzeżu oraz na krańcach północno-wschodnich do 23 na południu i w centrum kraju. Tylko w dolinach karpackich lokalnie 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Tylko na południowym wschodzie słaby i zmienny. Na wybrzeżu oraz w rejonach burz wiatr porywisty. Na barometrach w Warszawie 1008 hektopaskali. Były to wiadomości w Radiu Maryja. W Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego u ojców jezuitów w Kaliszu odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji w telewizji Trwami Radio Maryja, a następnie program słowno-muzyczny pod tytułem Scena Chrztu Polski w wykonaniu Centralnej Diakonii Społecznej Ruchu Światło-Życie w Bydgoszczy. O godzinie 18.20 rozpocznie się msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat Miłosierni jak Ojciec. Gośćmi rozmów będą ojciec Andrzej Lemierz, kustosz i rektor Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu, pan Stanisław Tyc, prezes Stowarzyszenia Akcji Charytatywnej imienia ojca Stefana Dzierżka, jezuity, pani Jolanta Tyszkowska, sekretarz stowarzyszenia, pani Teresa Wierzbicka, dyrektor Domu Charytatywnego imienia Jana Pawła II w Żernikach, oraz pan Michał, pensjonariusz Domu Charytatywnego imienia Jana Pawła II w Żernikach. Wszystkich mieszkańców Kalisza i okolic, a także całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkanie rodziny Radia Maryja odbędzie się 18 lipca w parafii pod wezwaniem świętych archaniołów Michała i Rafała w Aleksandrowie Łódzkim. Przyjaciele, kochana rodzina Radia Maryja. Zapraszamy młodzież i dorosłych na letnią szkołę Bractwa Świętego Jana Pawła II tutaj do Torunia, do kampusu akademickiego. Od kiedy? Od 11 do 15 lipca, czyli od poniedziałku do piątku. Przyjazd już w niedzielę wieczorem. Jeżeli ktoś nie będzie tam przy świętej, msza święta będzie o godzinie 18 w sanktuarium. Po mszy świętej kolacja. Rozpoczynamy wszystko 11, czyli w poniedziałek rano. Dokładny plan otrzymacie Państwo już na miejscu. Młodzież muzykalną, uwaga, młodzież muzykalna, bardzo zapraszamy Was z instrumentami na warsztaty muzyczne. To jest wielka szansa. Prowadzić je będzie znany muzyk, kompozytor i twórca zespołu Lumen z ludźmi z tego zespołu, pan Zbigniew Małkowicz. Już jest bardzo mało czasu, zapisy tylko do 5 lipca. Młodzież do 18 roku życia ma kwestionariusz do wypełnienia. Jest on na portalu Radia Maryja www.radiomaria.pl, zakładka Bractwo Świętego Jana Pawła II. Jakie koszta? Młodzież niech sobie wykupi każdego dnia obiad. Wszystko inne bezpłatnie. Będą na to środki z tego 1%, który Państwo dajecie dla wychowania młodzieży. Jeszcze raz spieszmy się, zapraszamy bardzo serdecznie i szczególnie młodzież muzykalną, pospieszmy się. Dla młodzieży będą jeszcze w czasie wakacji warsztaty Zrozumieć media, polityka, kultura, komunikacja, sztuka, teatr, taniec od 25 do 27 sierpnia, ale o tym jeszcze będziemy mówić. Teraz warsztaty od 11 do 15 lipca. Zgłoszenia na te warsztaty w kampusie akademickim pod numerem telefonu 56 654 000. 56 654 000. Serdecznie zapraszamy i dziękujemy. Bóg zapłać.
po godzinie 13. Obudź się, Gospodzie, niech opadnie chłasta mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bo ojczyzna honor miała, w sercach naszych nasz sztandara. Powstańcie z wązych magazyna. 4. dzień miesiąca lipca, poniedziałek. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Przed nami pierwszy temat. Bardzo gorąco witam na antenie Radia Maria pana ministra Adama Kwiatkowskiego, szefa gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam serdecznie. Panie ministrze, konwencje Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej odbyły się w ostatnią sobotę. Sygnał, który dotarł do nas z konwencji Platformy Obywatelskiej, podczas tej konwencji programowej przewodniczący partii Grzegorz Schetyna zgłosił postulat zapisania w Konstytucji możliwości odwołania prezydenta. Prezydent wybrany w wyborach powszechnych nie jest odpowiedzialny tylko przed Bogiem i historią, ale jest odpowiedzialny przed narodem, dlatego będziemy proponować procedurę odwołania pana prezydenta, zapowiedział pan Schetyna. Dodał także, że ta propozycja to efekt działalności obecnego prezydenta, pana Andrzeja Dudy. Tak, ja przyjąłem te słowa z jednej strony z dużym zdziwieniem, a z drugiej strony myślę, że te słowa wpisują się w pewną retorykę Platformy Obywatelskiej jako partii, która od początku działa w takiej, można byłoby powiedzieć, totalnej opozycji, bo jakbyśmy się cofnęli wiele, wiele miesięcy temu, to często politycy Platformy mówili o tym, że być może szczyt NATO nie odbędzie się w Warszawie. Potem mówili o tym, że być może na tym szczycie NATO nie będzie przywódców państwa, będą te państwa reprezentowali jacyś niższej rangi przedstawiciele. Dzisiaj wreszcie, tuż przed szczytem NATO, Platforma Obywatelska, która mówi o tym, że jest opozycją i alternatywą dla rządów Prawa i Sprawiedliwości, zgłasza ten pomysł, o którym mówił ojciec. To są wszystko decyzje, które nie służą Polsce. To są wszystko decyzje, które każą patrzeć na Platformę Obywatelską jako na partię, która jest w totalnej opozycji, która tak naprawdę nie działa i w żadnym zakresie nie chce działać, podejmując tego typu inicjatywę na rzecz działania w konsensusie i na rzecz działania w imię dobra Polski, bo przypomnijmy, dziś jesteśmy dosłownie kilka dni przed szczytem NATO. Ten szczyt NATO to dla Polski, można powiedzieć, bardzo, bardzo ważne spotkanie, na którym będzie ostatecznie podjęta decyzja, na ile polskie bezpieczeństwo będzie większe, na ile będzie w sposób większy niż do tej pory gwarantowany przez Sojusz Północnoatlantycki. No jeśli na to nałożymy tego typu głosy, które lider opozycyjnej partii wygłasza dosłownie kilka dni przed szczytem NATO, to dochodzimy chyba do takiego wniosku, że nie mamy do czynienia z odpowiedzialną opozycją, z taką opozycją, która właśnie działa w imię tego wspólnego interesu. Panie ministrze, czy mamy do czynienia z rozłamem w Platformie Obywatelskiej? Na tej konwencji programowej zabrakło byłej premier Ewy Kopacz. Tak, ja myślę, że każda taka nieobecność każe zadawać takie pytania. Rzeczywiście w tej partii trwa wewnętrzna dyskusja. Nie chcę się na ten temat wypowiadać i tego komentować, bo to już są sprawy tych, którzy są w Platformie Obywatelskiej, ale myślę, że takie właśnie działania i takie zachowania, o jakich przed chwilą mówiliśmy, nie są przez wszystkich członków Platformy Obywatelskiej przyjmowane z zadowoleniem. Jeszcze raz chciałem to bardzo mocno podkreślić. Można być w opozycji, ale będąc w opozycji, są takie kwestie, które nie powinny być tematami sporu. Kwestie bezpieczeństwa Polski powinny być rozstrzygane ponad podziałami. To osłabianie pozycji negocjacyjnej i pozycji pana prezydenta Andrzeja Dudy jako gospodarza szczytu NATO, jestem przekonany, że wielu osobom również w samej Platformie Obywatelskiej się nie podoba. Panie ministrze,
ministrze, szczyt NATO przed nami. Te insynuacje, o których pan minister wspomniał wcześniej, partii opozycyjnej, mówiącej o tym, że przybędą politycy szczebla niższego na ten szczyt NATO. Dzisiaj już wiemy, że odbędzie się spotkanie w cztery oczy, między innymi z prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, z panem Obamą. I pytanie, co Polska powinna wynieść z tego szczytu NATO w Polsce? No ja myślę, że przede wszystkim w tym miejscu trzeba zwrócić uwagę i podkreślić całą politykę pana prezydenta Andrzeja Dudy. On od momentu, kiedy objął urząd, spotykał się z liderami Paktu Północnoatlantyckiego, podróżując i odbywając te spotkania w różnych miejscach świata, ale też wielu z przywódców tych państw było w międzyczasie w Warszawie. Warto też powiedzieć i przypomnieć to, czego świadkami byliśmy w zeszłym roku na jesieni w Rumunii, czyli spotkanie państw Europy Centralnej, Wschodniej i wspólne porozumienie tych państw właśnie po to, by wspólnie, mówiąc jednym głosem, działać na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa tej, jak się ją nazywa, wschodniej flanki Paktu Północnoatlantyckiego. No i dzisiaj czekamy na to, że przywódcy państw, członków tego paktu potwierdzą to wszystko, o czym dzisiaj słyszymy, to wszystko, o czym się mówi, potwierdzą obecność batalionów Paktu Północnoatlantyckiego, rotacyjną, ale można byłoby powiedzieć w jakimś sensie, że stałą, że te wszystkie detale, które jeszcze dziś są do końca dogrywane, no w efekcie ostatecznym dadzą nam większe bezpieczeństwo. To jest bardzo, bardzo ważne, bardzo ważne dla Polski. Pamiętajmy o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Pamiętajmy o tym, że nie tak dawno zostały naruszone granice, i to granice pomiędzy europejskimi państwami. Stąd to zwiększenie bezpieczeństwa to jest, myślę, to, na co czekają wszyscy Polacy, i mam nadzieję i głęboko w to wierzę, że za tydzień będziemy mogli powiedzieć o tym, że ten pakt postawił tą przysłowiową kropkę nad i, i że to bezpieczeństwo będzie w sposób większy w Polsce jako efekt tego szczytu gwarantowany. Panie ministrze, przed szczytem NATO warto wspomnieć m.in. o tym smutnym fakcie, że Grupa Wyszehradzka została zdradzona przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Teraz zostały podjęte działania, aby odbudować to zaufanie Polski w Grupie Wyszehradzkiej, ale także działania dotyczące stworzenia linii międzymorza, m.in. ABC. Tak, to działania, właściwie można było powiedzieć, że towarzyszą panu prezydentowi od początku jego prezydentury. To blok państw, o którym mówi się ABC, czyli państwa Morza Adriatyckiego, Bałtyckiego i Czarnego, ale to też te wspólne stanowisko państw Paktu Północnoatlantyckiego, tej wschodniej flanki z zeszłego roku w Rumunii. Dziś możemy powiedzieć, że po szczycie NATO będzie w Warszawie jeszcze na oficjalnej wizycie pan prezydent Rumunii. To też taka klamra spinająca to, co wtedy się rozpoczęło w Rumunii, to, co będzie się kończyć w Warszawie. Dzisiaj możemy powiedzieć, że te relacje w ramach zarówno Grupy Wyszehradzkiej, jak i tych państw wschodniej flanki Paktu Północnoatlantyckiego, ale również tych, które do paktu nie należą, a są tutaj w naszym regionie, są bardzo dobre i ja głęboko wierzę w to, że one będą miały odzwierciedlenie nie tylko w sensie militarnym czy w sensie politycznym, ale również